To było coraz częściej, czyli łapałam się na tym, że właśnie w tych chwilach, które powiedzmy wolnych, które miałam... Takie są dyskomfortowe, nie, że właśnie... To jest podcast bez edycji. Dzień dobry w podcaście bez edycji. To jest Małgorzata. A to jest Jerzy, dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiali o kontroli rodzicielskiej na smartfonie. Czy to jest taki straszliwy clickbait? To jest trochę taki tytuł, wiesz, tak celowo zrobiony. Jest do tego cała historia. Chciałem ci powiedzieć, że ja w ogóle się na tym nie znam. Ja też się w ogóle na tym nie znam i tak naprawdę Więc nie słuchajcie, bo nie znamy się na tym. Małgorzata, opowiedz tą historię. Opowiem historię, no więc tak. Opowiadaliśmy tutaj wiele razy różne takie nasze przygody z telefonami, jakie mieliśmy, telefony minimalistyczne. No. Po różnych próbach różnych telefonów minimalistycznych, no miałam ten telefon Unihertz i byłam z niego zadowolona. Ale to Unihertz robił kilka. Unihertz Titan Pocket miałaś. Tak, to był Titan Pocket, byłam z niego zadowolona, natomiast już nie pamiętam z jakiegoś powodu, jednak znowu mam smartfona. Małgorzata ma smartfona, bo chciała wygodnie wysyłać SMS-y, tak. A ponieważ Małgorzata używa MacBooka, to w sumie najwygodniej się integruje z komputerem, jeśli chodzi o SMS-y, iPhone. I dlatego wyposażyliśmy Małgorzatę w iPhone'a, który został ustawiony w taki grayscale mode i właśnie z poblokowanymi różnymi uzależniającymi aplikacjami i serwisami. Dlatego dzisiaj jest taki ten przewrotny tytuł. I Małgorzata i tak to weszło. Jak obejść kontrolę rodzicielską na smartfonie. No właśnie. I ja chciałam się właśnie tym podzielić, bo byłam po prostu zszokowana. No. Mechanizmami, których jakby doświadczyłam. Dawaj, opowiadaj. No bo tak, miałam wszystko poblokowane na tym telefonie, znaczy dostęp do internetu tak, żeby... Nie, no więc ja powiem, co tam było zrobione, nie? Tam było ustawione hasło na tak zwanym screen time, czyli na tej aplikacji do zarządzania rzekomo uzależnieniem twoim na iOS-ie. I pod tym hasłem było włączone tak zwane content restrictions, czyli... Różne tam rzeczy były poblokowane i pousuwane, na przykład usunięty został App Store, żeby się nie dało nowych aplikacji zainstalować. Usunięty został Safari, żeby właśnie nie można było wchodzić do internetu, nie? Mhm. Safari, która jest taką defaultową przeglądarką w iOS-ie. No i tam jeszcze kilka innych rzeczy, których nie pamiętam. No nie było tam jakichś takich reguł, że tam znikają aplikacje o którejś godzinie, coś tam by się nie chciało pitolić w takie rzeczy, natomiast no jak gdyby chodziło o to, żeby... używać tego telefonu do dzwonienia, SMS-owania, no ewentualnie jakichś tam tasków i nawigacji, nie? Tak, żeby tam można było sobie task listę wyświetlić, co, nie wiem, że jak jesteś w sklepie, to sobie oglądasz telefon, mówisz, muszę kupić mleko, muszę kupić coś tam, nie wiem, brokuły, nie? I to sobie można odhaczyć, ale no, żeby nie dało się nic więcej tam robić, nie było tam YouTube'a, nie było możliwości zainstalowania tego YouTube'a. No właśnie, no i wszystko było w porządku i działało, to znaczy właśnie do tych rzeczy służył ten telefon, dopóki... Nie pojechaliśmy do Wrocławia. Nie, to było wcześniej chyba. Nawet, że rzuciłeś tak mimochodem, ja chciałam chyba sprawdzić, nie wiedziałam, w jakich godzinach funkcjonuje jakaś restauracja, czy oni są dzisiaj otwarci, czy zamknięci, to tak rzuciłeś. Wiesz, co to tam sprawdź w Google Mapsie, to tam wszystko jest... No tak, no bo w Google Mapsie możesz sobie wyszukać biznes jakiś, który zazwyczaj restauracje na Google Mapsie są oznaczone pineską. I tam są różne informacje o tym biznesie, między innymi godziny otwarte. No super i... to sobie tak kliknęłam, zobaczyłam, no rzeczywiście są godziny, no i tak, wiesz, sprawdziłam, co jest niżej, patrzę, no website, jak to website? No i klik, nie? No i okazało się, że można poprzez tą aplikację... Nie, no więc ja już to zrozumiałem, że tam po prostu w tym Google Mapsie... przejść na stronę internetową, co więcej, można się poruszać po tej stronie internetowej. Tak, no i wręcz można chyba nawet wpisać adres do innej w ogóle, nie? Wiesz co, tego nie sprawdzałam, natomiast bardzo jakby... Po tym jednym razie, jak właśnie sprawdziłam sobie tą jedną restaurację, Jak sobie wpiszesz wirtualna Polska, to też wtedy wchodzisz tego na portal? Tego nie sprawdzałam. Moim zdaniem tak. Tego nie sprawdziłam, natomiast zaczęłam po prostu powoli, krok po kroku, sprawdzać sobie różne rzeczy poprzez tego Google Mapsa. No, nie umiem ci powiedzieć. To jest ten mechanizm. I to mi jeszcze raz... siebie, żeby sprawdzać różne rzeczy? No,
nie wiem, gdzieś sobie na przykład siedziałam, zasnęła córka w jakimś dziwnym miejscu, na przykład w samochodzie. No to... Kurczę, no to sobie sprawdzę coś w tym telefonie i wejdę sobie na stronę, a poczytam sobie o czymś i wiesz, wszystko tam masz tak naprawdę, no nie, jakieś biznesy możesz sobie, wiesz, no tak, no możesz, wyszukać. No, ale co, to wchodziłaś na jakiś randomowy biznes, który gdzieś tam jest oznaczony pineską na Google Mapie? No nie taki, wiesz, no w granicy jakichś moich zainteresowań, typu producent nakrętek. Nie, ale na przykład, nie wiem, centrum tam CKIO w Podkowie Leśnej sobie poszukam, nie? Albo na przykład, nie wiem, właśnie... No to jeszcze tak w miarę produktywne. Nie, tak, no powiedzmy, że w miarę produktywne, tak? Bo w ramach, powiedzmy, no tego, co mnie interesuje, czy właśnie, nie wiem, sprawdzić jakieś zajęcia. Nie czytałaś strony producenta nakrętek, to jest okej. Nie, no, fajnie. Natomiast no możesz sprawdzić wszystko, nie wiem, jakieś stowarzyszenie karate, wiesz, gdzie tam, powiedzmy, dziecko uczęszcza na zajęcie i tak dalej, ale to jakby i to mnie przeraziło, bo tutaj chodzi o ten sam mechanizm, że to było coraz częściej, czyli łapałam się na tym, że właśnie w tych chwilach, które powiedzmy wolnych, które miałam... No bo takie miałam, są dyskomfortowe, nie? Że właśnie... Tak. Byś coś w sumie porobiła, ale nie masz jak? No to ciach, sięgnę po smartfona, bo nie mam ze sobą, nie wiem, jakiejś książki, no czy, tak, czy... Rozumiesz? I to po prostu wtedy... A nawet i a już wiedziałam, że to jest... prościej mi SMS-a i napisać: Jerzy, przynieś książkę? Ale wiesz co, no nie, no to w takich sytuacjach, kiedy nie wiem, no ja jestem gdzieś sama, tak, no, z dzieckiem. No dobra, taki, okay. Ale rozumiesz, w sensie i to mnie po prostu przeraziło i upewniło jeszcze raz, że rzeczywiście smartfon jest po prostu urządzeniem bardzo uzależniającym i że można sobie, jak doszłam do tych blokad rodzicielskich, że możemy sobie instalować naprawdę, nie wiem, jakie blokady, to trzeba być po prostu... Nie wiem, jak wysoko wyspecjalizowanym informatykiem, żeby takie blokady znaczy, dziecku wrażenie. Zainstalować, bo jeszcze właśnie, jak zainteresowałam się tym tematem, jak... jak obchodzić zabezpieczenie. To znaczy, wiesz, jeszcze jak zaczęłaś do tego szukać, doszłam, jak zdjąć w ogóle tą blokadę. Jak gdzieś tam jakąś dyskusję, ty jakąś dyskusję prowadziłeś właśnie w internecie i tam ludzie, rodzice zaczęli właśnie pisać o tym, no tak, właśnie blokady, to była dyskusja o tym, żeby właśnie czy dawaniu dziecku czy tam dawać dziecko smartfona, tak? Czy nie? Ja napisałem, żeby nie dawać, bo później będziecie tego tak, żałowali. Tak, i tam właśnie rodzice zaczęli się dzielić, że no tak, moje dziecko weszło, nie wiem, blokady na YouTubie, czy gdzieś tam. Nie, bo tam w ogóle są specjalne aplikacje do tego, żeby właśnie takie rzeczy tym zarządzać. No i dzieciaki bardzo łatwo obchodzą te aplikacje. No więc właśnie, tak, drogie dzieciaki, jeśli kliknęliście w ten film i oglądacie go właśnie... Ten clickbait jest dla was. Wpisałam sobie właśnie kontrola rodzicielska na YouTubie. I słuchaj, no wyskoczyło, pierwsze co wyskoczyło, tutoriale mnóstwo wyskoczyło. Tutoriale przez dzieciaki robione dla dzieciaków. Tak jest. Jak obejść właśnie zakładane, czy na telefonie, nie wiem, Samsung, czy na iPhone'ie, czy w ogóle właśnie na jakimś tam laptopie w domu, jak obejść? No dobra, no ale to podzielisz się jakimiś strategiami? Nie, znaczy wiesz co, niczego, nic z tego nie zrozumiałam zasadniczo, okay. Natomiast no uświadomiło mi to właśnie, że problem jest realny. Im później dasz dziecku smartfona albo w ogóle go nie dasz, czyli dasz po prostu zwykły telefon, tym lepiej po prostu dla dziecka, dla ciebie, bo to są po prostu takie mechanizmy, no, z którymi trudno jest po prostu walczyć. No zobacz, znaczy, jak dorosła osoba zaczęłam, wiesz, skorzystałam po prostu, zobaczyłam ten mechanizm i zaczęłam z niego korzystać, no do tego, jakby, no oczywiście bardzo szybko się zorientowałam, że to jest ten mechanizm właśnie taki uzależniający. Ale mam do ciebie jedno pytanie. Ile tygodni tak robiłaś, zanim się zdecydowałaś mi powiedzieć? No nie wiem, ze 2 tygodnie, także to nie było bardzo długo, tak? I to nie było, że cały czas A tym dlaczego siedziałam. Od razu mi nie powiedziałaś, hej, zobacz, tu można wejść na strony internetowe. Bo nie uświadomiłam sobie jakoś tego, że to jest coś złego, dopóki nie zaczęłam robić, wiesz, właśnie nie zauważyłam, czyli że to się powtarza. Myślałaś, że jesteś zdrowa, a później tak, się okazało, że po prostu że sprawdzę nie. sobie, okej, okay, no dobra, jest taka możliwość, to super, sprawdzę sobie właśnie na stronie internetowej i dopiero później, jak zobaczyłam, wiesz, uświadomiłam sobie, że mam taką możliwość i zerkam. Mhm. Tak, zabijam w ten sposób czas, wyszukując sobie jakieś tam strony internetowe i no po prostu stwierdziłam, że no tak nie może być, tak. No więc właśnie, to jest też moje doświadczenie, że możemy myśleć sobie, a ja bardzo długo nie używałem smartfona i to opowiadałem wielokrotnie, już tą historię opowiem jeszcze raz.
że ponad rok nie używałem i jak mi się wydawało, że już jestem zdrowy, już właśnie już mam to ogarnięte i jestem, nie jestem uzależniony, bo już po takim odwyku to przecież nie można być uzależnionym, nie? I wróciłem do używania właśnie smartfona, to w ogóle mi nie minęło, wiesz, 2 tygodnie i byłem dokładnie w tych samych dołkach, w których byłem rok wcześniej. Myślę, że no gdzieś będzie taki moment, kiedy no dziecko będzie musiało się nauczyć nawigować, wiesz, odsiewać te fake newsy od prawdziwych. Nie, ale ja myślę, jakoś, że nie. Właśnie nie zgadzam się z tobą, bo to jest trochę tak jak z tym myśleniem, że wszyscy znajomi mojego dziecka mają smartfony, to moje też musi. Dobrze, ale też dorośnie to nie będę. I będzie też musiało umieć się zatrzymać w pewnym momencie, stop, tak jeżeli będzie korzystało stop właśnie. Ja myślę sobie, że to nie będzie musiało, bo w międzyczasie świat się już rozwinie na tyle, że te wszystkie rzeczy, które są w tej chwili nieuregulowane, będą uregulowane. Czyli teraz masz trochę, wiesz, dziki zachód. Mówisz o fake newsach, mówisz o tym, że tam social media polaryzują. To jest wszystko prawda, ale to jest po prostu dziki zachód. I to zostanie prędzej czy później uregulowane. Tak samo jak, no nie wiem, praca kierowców samochodów ciężarowych na terenie Unii Europejskiej została uregulowana. Długo to trwało, ale to się dzieje, tak? Te wszystkie firmy technologiczne, które w tej chwili mają nasze dane, tak? No będą musiały jakoś albo przestać je zbierać, albo zacząć je zbierać według jakichś tam zasad. I tak samo będzie z pisaniem aplikacji, tak samo będzie z wytwarzaniem technologii, która może uzależniać, w sensie to będzie zakazane. Tak samo jak teraz nie możesz zrobić, wiesz, są te takie, kiedyś było coś takiego, że 24 klatki na sekundę są w filmie, nie? To jak wsadziłaś jedną klatkę z reklamą, to człowiek tego nie zauważył, ale twoja podświadomość to rejestrowała, to się podprogowa reklama chyba nazywało, czy jakoś tak, to zostało bardzo szybko zakazane. Więc tutaj też tak będzie, że firmy technologiczne, jak zobaczą, że już nie można na tym robić spektakularnych po prostu fortun, to same zaczną ci mówić, hej, tak jak już dzisiaj masz firmę Lightphone, która robi telefon, który nie jest smartfonem, nie? I oni zarabiają pieniądze i są znani, bo robią coś, co jest antysystemowe, co nie? Takich będzie więcej. Będą specyficzne telefony dla na przykład właśnie rodziców, będą specyficzne telefony dla dzieci, podejrzewam, które będą, jak gdyby selling pointem tej technologii będzie to, że one nie są uzależniające, że są wygodne do używania w takim kontekście, do jakiego zostały stworzone i tak dalej, nie? Więc ja myślę, że nasze dziecko już nie będzie musiało się z tym mierzyć. Tak samo jak nie będzie się musiało mierzyć z odsiewaniem fake newsów od prawdy, bo będzie to robiło jakieś AI, które gdzieś tam sobie w tle będzie funkcjonowało i będzie to robiło za nich. No to myślę, że jednak jesteś optymistą, bo myślę, że to się nie zadzieje jednak w przeciągu kilku. No myślę, że 10 lat max. I no ale no to. No to, wiesz, no to nasza córka to akurat będzie dorosła i akurat będzie mogła sobie kupić smartfona. No tak, ale będziesz jakoś musiał sobie poradzić w tym czasie nastoletnim, tak? No nie dam jej smartfona, tematem. To jest proste, tak? No na razie, czy dzisiaj dałabyś dziecku kokainę? Nie. Nie, czy dałabyś nie dałabym dziecku alkohol? Oczywiście. Nie. No i to jest prawda, że coraz częściej jak słucha się specjalistów, psychologów, którzy mówią właśnie o uzależnieniu od smartfona, coraz częściej można usłyszeć, że jest to uzależnienie podobne do uzależnienia od kokainy, tak? Tak, że to jest, tak, są jakby mechanizmy tak silne, że no to jest wiesz, ja to bardzo często przytaczam, bo ja też mam wrażenie, że te wszystkie informacje, które się w mainstreamowych mediach pojawiają, to one są takie wygładzone, wyrównane i takie strasznie uśrednione, nie? Natomiast no, ja dosyć wcześnie zauważyłem, że to jest, że używanie smartfona i aplikacji to jest zło i od razu bardzo, bardzo jak gdyby ekstremalnie mówiłem, że nie ma właśnie półśrodków, tylko trzeba nie używać smartfona, mimo że kupa ludzi wokoło mówiła, że nie, bo wystarczy, że sobie odinstalujesz aplikacje takie, śmakie, wystarczy, że zrobisz ten czarno-biały ekran i coś tam. I ty właśnie masz czarno-biały ekran, nie masz tego Google'a, który jest niby ci użyteczny i to cię nie powstrzymało przed tym, żeby jednak tam, wiesz, też wpaść w tą dziurę, nie? I to jest trochę ten problem, że jeżeli, i to jest to, co ja nazywam environment shapingiem, że jeżeli sobie zafundujesz taki telefon, jak ja mam, no to koniec, tak? No to w sensie. No tak, i wtedy taką no jedyną sobie trudnością. Wejść i zobaczyć, jaka data będzie w najbliższą sobotę. No tak, no ale wtedy jedyną taką trudnością, z którą jako rodzic będziesz się mierzył, będzie to, co twoje dziecko zobaczy u kogoś no na tak, telefonie. No tak, ale to jeżeli tak, dzisiaj, no to ja tak dziecka, samo ci zadaję ci pytanie takie za każdym razem, jak o tym rozmawiamy.
Prędzej czy później twoje dziecko zobaczy, że rówieśnicy upijają się do nieprzytomności. Mhm. Czy to jest powód do upijania się? Nie, no oczywiście, że nie jest tak. Natomiast myślę, że będzie tak, że pewnie w wielu domach, do których będzie chodziła nasza córka, dziecko będzie miało właśnie takiego smartfona z pozakładanymi blokadami, zakładam, tylko właśnie no to mi, jakby ta moja sytuacja uświadomiła mi jednak, jak łatwo jest obejść pewne rzeczy i blokady, nawet zupełnie przypadkiem właśnie, i później jakby tą taką lukę eksploatować. Jak, jako rodzic, jak bardzo trzeba być zaawansowanym informatycznie, żeby naprawdę w bardzo skuteczny sposób poblokować dostęp do jakichś szkodliwych treści. Musisz być specem od bezpieczeństwa i od sieci. No tak właśnie myślę. I postawić sobie swoją własną domenę i później... Bo są aplikacje, tak? Ja tutaj sobie nawet wyszukałam, że na Samsungu Galaxy możesz Kids Mode, albo jest taki Google Family Link, no jest, aplikacja. No i też w Apple też można tak zrobić, że Apple ID dziecka, jak gdyby definiuje, zakładając je, że to jest twoje dziecko i w związku z tym możesz tym, co się na telefonie dziecka, na którym jest dziecko zalogowane, tym Apple ID, możesz tym zarządzać, co tam się pojawia, ale nie masz wpływu na takie rzeczy. Ja muszę zobaczyć, czy w tym screen time u ciebie jest możliwość wyłączenia na przykład właśnie in-app browserów. Ale wiesz co, jeszcze jedno dorzucę, dlaczego uważam, że naprawdę trzeba być bardzo zaawansowanym technologicznie jako rodzic, bo zauważ, że na przykład jak mamy Aleksę w domu i ta Aleksa jest tam skonfigurowana tam ze Spotify'em. Tak, żeby można było słuchać muzyki ze Spotify. No tak, no i jak Helena na przykład ma swoje konto i ona ma tam taką blokadę, tak, założoną w sensie na treści na tym Spotify, żeby nie było jakichś brzydkich piosenek, nie? Z brzydkimi wyrazami, jakieś tam tak dalej. Explicit content jest wyfiltrowany. Tak. No i co z tego, jeśli tam na tym Spotify'u są też, jest twoje konto. Tak, tak, i ono może z mojego skorzystać. I to ja też wtopiłem wtedy, robiąc że ona... To zupełnie tak przypadkiem wyszło. Tak, to niechcący wyszło, że tam po prostu niektóre z tych Alex, których mamy kilka w domu, niektóre były skonfigurowane z moim kontem Spotify'owym, które było bez tych ograniczeń, a niektóre z jej. I jak ona korzystała z odpowiedniej Alexy, to mogła sobie super explicit po prostu rapy jakieś rap włączać. Po prostu fantastyczny. Nie, ale to skorygowaliśmy, tak? Natomiast chodzi o to, że w dzisiejszym świecie musisz być moderatorem treści dla swojego dziecka, musisz być właśnie, wiesz, administratorem sieciowo-bezpieczeństwowym technologii swojego dziecka. I ja się na to nie piszę autentycznie. Ja i tak od 20 lat jestem, wiesz, informatykiem całej naszej rodziny. Wolę im dać po prostu telefon, który nie niesie za sobą takich zagrożeń, a jednocześnie daje możliwość dodzwonienia się do mnie. Wręcz ja powiem tak, że nawet ostatnio na vlogu nagrałem taki odcinek, w którym argumentuję, że w sumie życie bez smartfona jest łatwiejsze, bo jak sobie przypominam na przykład, jak wyglądało moje wsiadanie do samochodu, jak miałem smartfona, gdzie musiałem pilnować, żeby ten smartfon był naładowany, gdzie zawsze on się jakoś nie chciał połączyć z Bluetoothem, który jest w samochodzie, albo jak jechaliśmy na dalszą trasę, to musiałem go podłączać do prądu, bo by się wyładował. I jednocześnie, jak go używałem jako nawigacji, to później dostawałem jakieś powiadomienia i to było upierdliwe, bo te powiadomienia, ja nie chciałem, żeby one przychodziły i tam niby jest jakiś tryb, ale ja go nie znałem, jak włączać ten tryb, nie? I tak dalej, a dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo ja dzisiaj mam GPS-a, który sobie siedzi w samochodzie, zawsze jest włączony, podłączony do prądu na stałe. Wsiadam do samochodu i mam też kupiony za jakieś tam, nie wiem, 80 zł, czy w ogóle nic nie kosztowało praktycznie, jakiś taki głośno mówiący system Jabry, który jest przyczepiony tam też na stałe i podłączony do prądu na stałe. I w kieszeni mam telefon, który tylko dzwoni, no bo nawet SMS-y się na nim niewygodnie wysyła. Wsiadam do tego samochodu, ten telefon automatycznie mi się podłącza do tego głośnika, bo tu nie ma problemu, że jakieś tam profile, coś tam, tu każda wersja Bluetootha od pierwszej do obecnej dzisiaj będzie działała, bo to jest tylko transmisja głosu, nic więcej. Wsiadam, włączam samochód, ewentualnie sobie wpisuję jakiś adres i jadę. Naprawdę nie muszę podłączać telefonu, bo on siedzi w kieszeni z wyłączonym jakimś ekranem, w ogóle bateria i tak mu trzyma 3 dni, więc nie ma problemu. Naprawdę życie jest prostsze, chociaż jeszcze jakiś czas temu bym powiedział, że no nie jest prostsze, no bo jak poleciałem gdzieś tam do Paryża, a dlaczego się śmiejesz? Nie śmieję mi się, bo przypomniała mi się twoja mina, jak ci o tym powiedziałam, że obeszłam tą blokadę, no wiesz. Pokaż, jaką miałem minę. No nie, no miałeś taką zaskoczoną minę, no coś w tym stylu.
Znaczy, bo ja na początkach mi to powiedziałeś. Takie zdumienie z takim... To myślałem, nie, myślałem, wiesz co, bo myślałem, że ty aktywnie szukałeś, jak ją obejść. Nie. Jak obejść blokadę kontentową? Nie, później zainteresował mnie ten temat, tak? No. Że właśnie w kontekście bycia rodzicem, w kontekście dzieci. Nie, więc znaczy, tak? Serio, już tam nie chcę tutaj was zarzucać teraz jakimś bardzo technicznym słownictwem, ale dzisiaj, żeby zrobić odpowiednią moderację treści na takim urządzeniu, to trzeba być naprawdę specem od sieci, od domen i od jeszcze właśnie zarządzania flotą takich urządzeń, nie? I ci z was, którzy się tym zajmują zawodowo, super, pewnie będziecie mieli super hobby, ustawiając to dla swojej rodziny, natomiast taki użytkownik jak Małgorzata, który chce, żeby to działało i koniec, nie? No to jest koniec, nie? W sensie albo wybierze aplikację, która jest wygodna, ale którą dzieci w 5 sekund obejdą, albo z kolei w ogóle tego nie zrobi. Więc, no tak. Więc to jest bardzo, bardzo źle pod tym kątem zrobione, że no niestety, że nie ma nic oczywiście po środku, tylko to jest też takie skrajne, że albo jesteś specem informatykiem, albo nie masz po prostu kontroli nad tym, co twoje dzieci oglądają na smartfonie i dlatego nie należy dawać smartfona. No przypominam, że nie, smartfon uzależnia bardziej niż kokaina, cukier i tak dalej. Tak. Ale czy to znaczy, Małgorzata, że wracasz do używania dumpfona tak zwanego? Nie, po prostu zablokuj to jakoś. Ale jak się nie uda, jeżeli nie znajdę tego settingu, żeby in-app browsery zablokować, to co wtedy? Nie, to wiesz co, dzisiaj czuję się już na tyle silna, że nie będę tego robiła. To znaczy uświadomiłam sobie to i po prostu nie będę tego robić. Czy sprzedasz iPhone'a i kupisz Uniherca? Wiesz co, ja byłam bardzo zadowolona z tego telefonu, zresztą mówiłam już o tym, z tego Unihertz Titan Pocket i no w zasadzie z jakichś tam powodów, nie wiem, organizacyjnych, tak, dostałam tak. U ciebie, tak, tego smartfona, więc no słuchaj, no mogłabym wrócić, tak, to był naprawdę wygodny telefon. No dobra. Także... To polecamy w takim razie Unihertz Titan Pockety, no i nie polecamy uzależniać się od smartfonów. Na razie. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Wszystkiego dobrego.